Siema, witam Was w materiale, który prawdopodobnie zapoczątkuje daily content. Codziennie przez jakiś okres powinny być wrzucane jakieś odcinki. Dlaczego? Dlatego, że tego czasu jest dużo. Jak wszyscy wiedzą, sytuacja w naszym kraju i ogólnie na świecie wygląda jak wygląda. Tak więc po pierwsze, odbije się to troszkę na mojej regularności ze względu na większą ilość wolnego czasu, bo mimo wszystko w tym domu warto pozostać. I po drugie, zastanowimy się dzisiaj, jak to się może odbić na grze, jak to się może odbić na samej produkcji od EA Sports, bo to również jest ciekawa sprawa. Dlaczego ciekawa? Z tego powodu, że jak wiecie, EA dzieli swoje eventy, swój content na dwie jakby można powiedzieć części. Pierwsza, czyli taki, co ma odzwierciedlenie w realnym świecie, oraz druga, który ma odzwierciedlenie w niczym. Tak naprawdę nie ma odzwierciedlenia, czyli po prostu tak jakby wymyślone karty typu Future Starsy i tym podobne. Tak więc mniej więcej było to przeplatane, ludziom się dużo osób się burzyło, nie podobało im się to, że mimo wszystko te karty za nic, jak to nazywają, karty z dupy, pojawiały się zbyt często. Natomiast o tym dzisiaj porozmawiamy, jaką ta gra ma przyszłość w obecnym formacie. Nie mówię tu ogólnie o przyszłości, bo na pewno sobie poradzą, na pewno coś sobie wymyślą, szczególnie że to jest firma, to jest gra, to wszystko się dzieje w sieci, tak więc mogą pracować zdalnie, nie muszą być w biurze. Myślę, że to jakoś bardzo nie wpłynie na grę. Gorsza chyba już być nie może, jak tak możemy zażartować. Natomiast jeśli Wam się podobają takie materiały, chcecie codziennie, zostawcie lajka. Naprawdę, jeśli jest dużo lajków, rosną mi zasięgi. Przy okazji, jak nie ma mojej regularności, tak więc dajcie jakiś tam próg, fajny lajk. Każdy niech w tym momencie zejdzie, zostawi tego lajka. Tak samo zapraszam tutaj na moje socjale, na Patreona. Są miejsca, coś tam zarabiamy na Instagramie, możecie zobaczyć sobie mniej więcej, jakie są ostatnie rezultaty, bo dość fajnie poobracaliśmy. W tym odcinku również o tym powiem, ale to pod sam koniec, żeby nie zajmować czasu, jeśli ktoś chce szybko skończyć odcinek. Po pierwsze, w kodzie gry było SBC, o tego oto zawodnika, co macie po prawo, czyli po prostu o zawodników z Copa Libertadores, tak, z Copa Libertadores. I możemy sobie szybko przeanalizować, jak wygląda to wyzwanie. Spodziewałem się tego, że będzie wyzwanie z 83-84. Na to nastawiałem wszystkich u nas na Discordzie. O tym też mówiłem, natomiast nie spodziewałem się, że będzie powtarzalne. I nie spodziewałem się, zaznaczam, nie spodziewałem się, że będzie potrzeba gracza z Copa Libertadores. Przy czym jedna ważna rzecz. Weszliśmy w Kimisia na Discordzie, kupiliśmy Kimisia po 30 około tysięcy. Chciałbym Wam to pokazać, tylko nie wiem za bardzo, w jakim formacie mogę Wam to najłatwiej pokazać w tym momencie. Natomiast dobra, mniejsza, kupiliśmy Kimisia po 30 parę tysięcy i wczoraj w czasie dnia, czyli rano, poszła informacja, żeby przerzucić się na najtańsze 86 z takich, co znikają z paczek. Ostatnio cały czas na tym siedzimy, co znika z paczek. To jest również dla Was rada, możecie o tym pomyśleć. Paczek znikają dzisiaj wieczorem gracze Copa Libertadores, a co za tym idzie, przerzuciliśmy się na tych graczy. W tym momencie, jakbyście chcieli zobaczyć, ile taki gracz, co tutaj spełnia wymagania, kosztuje, to kupowaliśmy po 12, sprzedawaliśmy po... może nie będę nawet szukał, sprzedawaliśmy ich po 20 parę. Bo te, tak jak tutaj znowu jest ważna rzecz dla Was, takie rady się w odcinku pojawiają. Jeśli wychodzi wyzwanie z powtarzalnym, powtarzalne wyzwanie, to co zobaczycie tutaj, ono jest powtarzalne, jak widzicie. Natomiast nagroda jest niewymienna i wymaga jednego gracza, danego na przykład Copa Libertadores, to pierwsze minuty ci gracze są najdrożsi. Dlaczego są najdrożsi? Ponieważ przepalacie, trafia Wam się shit jeszcze przy takich małych ocenach, szczególnie że ci gracze są od 84 w górę i spokojnie podciągają ocenę lub nawet nie, wtedy przepalacie sobie dalej. Czy ludzie będą próbować zdobyć te karty? Wydaje mi się, że tak. Mimo wszystko ta drużyna Copa Libertadores jest dość ciekawa. W kogo mogą tak naprawdę celować? Przełączmy się może na Futbina, to nam to prościej będzie pokazać. Najciekawsze trafy to tak naprawdę... no słuchajcie, chyba Tevez, nie? Tevez. Tevez, który potencjał miał duży, na 600 widełki. Czy się z tego spodziewałem? Obstawiałem, bałem się, nie wiedziałem jaka podaż, więc to nie było żadny tip handlowy na Discordach czy na czymś. Natomiast po prostu odbił. Była taka szansa, nie wiedziałem jaka podaż, odbił bardzo ładnie, więc jeśli ktoś go snajpił i wziął, to zarobił. Reszta kart ma w miarę tendencję spadkową, no i dzisiaj znikają z paczek. Czy będą rosnąć? Wydaje mi się, że niektórzy mogą, a niektórzy nie muszą. Wszystko zależy od tego, jak jej rozegra content w następnych tygodniach. Tak więc powróćmy do menu FIFA i porozmawiajmy sobie, tutaj wyłączę, i porozmawiajmy sobie, jak jej może zrobić content w następnych tygodniach.
Na pewno pojawiła się jedna informacja, tutaj jeszcze wrócę szybciutko na social media, że tutaj macie tutaj, że oni obserwują jak wygląda sytuacja i że następne Team of the Week powinno bez przeszkód się pojawić. Z tym zaznaczeniem, że oni pisali bodajże ten post w momencie, kiedy jeszcze Premier League nie zostało odwołane. W tym momencie wiemy o tym, że na koronawirusa choruje Arteta, czyli trener Arsenalu. Inne przypadki również się podobno pojawiają, tak więc na 99%, nie wiem, w momencie nagrywania tego odcinka, Premier League oraz chyba wszystkie ligi, tak możemy sobie już naprawdę powiedzieć, w Europie lub po prostu na świecie, te znaczące, nie mówię tam o jakichś takich dzikich ligach gdzieś w Afryce, zawieszają swoją działalność, tak więc czy Team of the Week będzie? Nie. Co jej robiło, jak nie było Team of the Week? Dawało tocy, dawało najlepsze Team of the Week do paczek. I tu się pojawia pytanie, jak oni tym razem to rozegrają. Według mnie danie toców już za kilka tygodni lub najlepszych Team of the Week do paczek zabije im grę. Oni na pewno spodziewali się, że mimo wszystko jakoś pokrążą sobie wokół eventu związanego z Euro, że na tym właśnie Euro zdobędą jeszcze jakąś publikę, a w tym momencie po prostu taka szansa im ucieka, ponieważ Euro również zostaje przełożone. I jak my się na to możemy przygotować? Na pewno wszystkie karty live bardzo pospadały, ligi się wycofują. Możemy zobaczyć na 83, którą kupowałem, wczoraj spadł niżej, natomiast wczoraj były jeszcze dosypy. Dzisiaj mam nadzieję, że za godzinę, dwie sprzedam go za 3000, dwa razy zysk. 84 na przykładzie Paulinho, którego również miałem, możemy sprawdzić. A zaraz przejdziemy do kart live, bo karty live bardzo, a to bardzo spadły. Zobaczymy, ile Paulinho taki chodzi, chociaż nie spodziewałbym się wielkich skoków, dokładnie, nawet spadł. Więc moim zdaniem warto może będzie przerzucić dzisiaj, sprzedać 83 i kupić za to 84. Jest to oczywiście ryzykowne, nie wiadomo jak rynek będzie wstawał i po prostu tego typu sprawy. Tak więc przejdźmy jeszcze do jednego tematu, czyli to co jej wypuszczało, to wiemy, SBC wiemy, to nie chodzi o to w tym odcinku, bo większość sobie mogła już zobaczyć ten content, nie jesteśmy jakoś zbytnio świeży. Natomiast jeśli weszlibyśmy wszystkie Team of the Week, mamy możliwość sprawdzenia bardzo ważnej zakładki, czyli Once to Watche. I Once to Watche w tym momencie poleciało okropnie z ceny. Możecie sobie to zobaczyć na przykładzie Icardiego, Lukaku. Inne karty w miarę jeszcze grywalne coś trzymają cenę, natomiast zobaczcie sobie, jak Icardi spadł z ceny. Icardi tutaj już był już 15, dobra, Icardi nawet nie spadł, bo on już nic nie był wart. Natomiast Lukaku chyba zleciał, tak? To był po te 30 parę tysięcy, a tu już jest spadek do 27. Jest to tanie 88 i na to też również warto zwrócić uwagę, jakby jeszcze bardziej cieli, jakby jeszcze większa poszła panika. Natomiast Once to Watche, inne karty dynamiczne, nie wiem jak Lewandowski pewnie też bardzo mocno poleciał, tutaj mamy go w sumie poleconego, poleciały w dół, dlatego w sumie cieszę się, że nie miałem tych kart w zespole, ciężkie to było do przewidzenia. W sumie Lewandowski nie poleciał bardzo w dół, natomiast na pewno wycofałbym się z tych kart, na pewno odpuścił. Te karty, w gwoli ścisłości, jeśli mamy już sobie o wszystkim tak tutaj wymieniać, na nie nie działają karty wymyślone, czyli jeśli jej da za coś, typu nie wiem, kartę, że Lewandowski ostatnie sezony, najlepsze, flashbacki, jakieś momenty, to w takim wypadku ta karta nie powinna się ulepszyć. Zaznaczam, nie powinna, chyba że oni z uwagi na obecną sytuację wszystko zmienią. Tak więc te karty jak najbardziej pozbywałbym się. Można powiedzieć, że rynek w ostatnich dniach wstaje. Był po 390 tysięcy, na spokojnie, nie? 390, jest po 415, 420, natomiast zbliża się weekend i zbliża się piątek. W sumie piątek mamy dzisiaj, tak więc możemy sobie zadać pytanie, na jaki event jej stać? Co oni mogą jeszcze wymyślić? Wydaje mi się, że na pewno nie odpuszczą, że na pewno będą jechać z contentem. Wiele osób ma czasu do gry, wiele osób spędza czas w tej grze. Tak więc warto, dla nich dużą wartością będzie w miarę teraz utrzymywanie jakiegoś fajnego kontentu, ponieważ ludzie grają. Nawet ja zacząłem grać, jest troszkę więcej czasu, coś rozgrywam, więc utrzymanie zaangażowania odbiorców dla nich musi być bardzo ważne w tym momencie. I kombinowanie, jak to dalej rozpracować, jak podejść do tematu w momencie, kiedy ligi przestają grać, czyli ten content live, ten content rzeczywisty, ginie, po prostu nie ma już tego contentu najprawdopodobniej i nie będzie już w tej edycji FIFA, czyli FIFA 20. W kolejnej pewnie wszystko wróci do normy, miejmy nadzieję, natomiast w tej edycji już tak nie będzie. Na pewno wyszedłbym z kart live, na pewno zerknąłbym w różne segmenty, dużo kart jest tanio, jeśli chcecie inwestować.
Wiele kart już odbiło, więc czy rzucałbym się teraz pół godziny na inwestowanie? Na pewno i w 83. W 84, jeśli ktoś chce się zakopać, ok. Natomiast pamiętajcie, że możecie wziąć często po dwie karty do klubu. Ja w tym momencie nie mam dużo graczy, ponieważ wysokie overale jakieś tam, w sumie wysokie overale jakieś tam trzymam. Natomiast jakbym chciał tak szybko pokazać mniej więcej jakich mam graczy, tak na logikę, żeby wam pokazać, to szybko przeskoczę do 84. Widzicie, ja mam dużo 84 w zwykłej wersji, trochę w wersji Champions League, a więc każda ta karta sobie czeka i w momencie odbicia ona podbije. Bardzo, a to bardzo polecam właśnie pytanie dwóch wersji graczy, czyli również tych niebieskich, bo one są często w analogicznej cenie, a w wypadku wyzwania podskakują. Natomiast na przykład teraz przy wyzwaniu Liga Mistrzów, które było ostatnie, mi nie wiadomo jak te karty się przydadzą, karty typu Kamp podskoczyły dość mocno, nie wiem ile w tym momencie chodzi, 1900, no Kamp może mniej, ale po prostu jego zwykła karta pewnie chodzi po 1000 ileś, natomiast tu już podskoczyła. Tak więc ja dzisiaj będę starał się wyjść z 83, wziąć jakiś z tego zysk i myśleć co dalej inwestować. Bardzo ważnym wyznacznikiem jest event, nie wiemy co się stanie, nie mamy ekranów zapowiadających drugiej drużyny Copa Libertadores, nie będzie na 99%, nic mi o tym nie wiadomo, tak więc... Po prostu czekamy. Czekamy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że w miarę ta aktywność tu również pod odcinkami będzie adekwatna do ilości wolnego czasu u wszystkich. Troszkę większej spędzanego w domu. I pojedziemy z jakimś ciekawym kontentem przez ten miesiąc. Dzięki za oglądanie. Siema.